Naszym gościem jest dzisiaj Klaudia Jechira, kandydatka Koalicji Obywatelskiej z listy warszawskiej numer 13, ale też dyplomowana aktorka Wydział Lalkarski. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto pani zaproponował udział w wyborach, start do Sejmu w tych wyborach? Właściwie to było tak w dwie strony. W pewnym momencie poczułam, że to, co robię od 4 lat w internecie, to jest bardzo dobry moment, by sprawdzić się także już w takiej czystej polityce, ponieważ ja wyszłam od satyry, wyszłam z potrzeby serca. 4 lata temu zaczęłam komentować życie publiczne. Do tego jeszcze wrócimy, dobrze, ale w takim razie tak. Kto panu? Pani sama się zwróciła do Grzegorza Schetyny? Nie, to nie aż tak. Nie, zaczęłam rozmawiać ze środowiskami opozycyjnymi, czy doradzaliby mi start w wyborach. Zaczęłam z osób z Zielonych. Potem się okazało, że tam, że bardzo się wspieramy z Zielonymi, ale że możemy sobie nawzajem pomóc, koalicja i ja. I stąd była decyzja, żebym weszła na listy Koalicji Obywatelskiej jako niezależna kandydatka, nie wstąpiłam do partii. Ale ktoś pani musiał to zaproponować. Grzegorz Schetyna? W sumie nie zaproponował mi nikt. Po prostu rozmawiałam też z przewodniczącym o tym, czy... Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, tak? I on to zaakceptował, jak rozumiem, tak? No, tak myślę, skoro jestem na listach, to zaakceptował. 4 lata temu już pani próbowała dostać się do Sejmu z Wrocławia. Wtedy z listy Nowoczesnej nie udało się, a teraz pani zrezygnuje z kandydowania? Nie, absolutnie nie rezygnuję z kandydowania. 4 lata temu to był mój w ogóle pierwszy... Od niej zawsze polityka interesowała. Ja miałam zawsze dwie pasje, aktorstwo i polityka. Nowoczesna to był taki... Zobaczyłam, oni mi naprawdę bardzo odpowiadali programowo. Więc... Ale coś po drodze nie wyszło generalnie. Ale pytam, czy nie rezygnuje pani? Nie rezygnuję absolutnie. Ale wie pani, że są takie oczekiwania. Na przykład Katarzyna Lubnauer powiedziała, że pani powinna jednak zrezygnować, że nie powinna być pani na liście Koalicji Obywatelskiej. No, każdy może mieć swoje zdanie, natomiast ja też, wie pani, jestem osobą bardzo wyrazistą i mnie się albo lubi, albo mnie się nie lubi i ja to szanuję, więc no, nie mogę, no, ma prawo tak mówić, natomiast absolutnie nie rezygnuję, wręcz przeciwnie, moja kampania się rozkręca, codziennie stoję na ulicy Warszawy, rozmawiam z warszawiekami. Czyli rozumiem, że Grzegorz Schetyna stoi za panią murem, tak? Nie, to musiałaby pani zadać to pytanie przewodniczącemu. No, ręczy za panią, powiedział, że pani przeprosiła za ten incydent, no, tak o którym jest. Zaraz powiemy i że tak się już więcej nie powtórzy. Tak. No to tak jest. Znaczy tak jest, no tak powiedział. No to są pytania do pana przewodniczącego. Natomiast ja robię po prostu swoje. Ja chcę pomóc koalicji dążyć do zwycięstwa. No i w ramach tego robienia swojego sfotografowała się pani na tle pomnika Armii Krajowej przed Sejmem z napisem Bóg, humus, Włoszczyzna. Co pani strzeliło do głowy? Tak, przede wszystkim chciałabym oświadczyć, że też wydałam oświadczenie, w którym przepraszam wszystkich, którzy zostali urażeni tym zdjęciem. Zdjęcie zostało wyrwane z kontekstu. Jak to wyrwane z kontekstu? Ale chwila, no, chciałabym przedstawić kilka faktów. Zdjęcie zostało wykonane w zeszły piątek podczas strajku klimatycznego. No wiem, stały tam 3 młode dziewczyny. Tak, ale nie była to moja inicjatywa. 2 osoby, po prostu młode dziewczyny, podeszły z tym transparentem i chodziło tylko o grę słów. I ale nie widziała pani w tym nic niestosownego, akurat w tym miejscu przed pomnikiem Armii Krajowej? Uważałam, że jest to po prostu tylko żartobliwa gra słów i że nie ma w tym nic różnego. W ogóle nigdy bym nie pomyślała, że to wywoła aż taką kontrowersję. Jeżeli bym wiedziała, że to wywoła, nigdy bym tego zdjęcia nie wrzuciła do sieci. W ogóle zdjęcie zostało wrzucone do sieci jako post i to było 4 zdjęcie w kolejności. Natomiast ja już przeprosiłam za to. Też uważam, że to hasło Bóg, honor, ojczyzna. Bóg. Nie. Bóg, honor, ojczyzna jest teraz zawłaszczane przez środowiska prawicowe. A skąd się wzięło w ogóle to hasło? Pani wie, ale czy pani wie w ogóle? Nie, ale chciałabym skończyć. Hasło wzięło się, wcześniej było honor i ojczyzna, Bóg jest dodany dopiero podczas II wojny światowej, ale to jest już, pominijmy to. Ale kto używał tego hasła? No osoby, które ginęły za nasz kraj i ja chciałam powiedzieć, że chwała bohaterom wojennym. Ja mam pełen szacunek. Ja robiłam spektakl o powstaniu warszawskim kilka lat temu w Warszawie pod patronatem w ogóle Muzeum Powstania Warszawskiego, ale proszę mi dać skończyć, błagam panią. Ale też chwała obecnym bohaterom, młodym osobom, które chcą walczyć o nasz klimat. Ale wracam jeszcze do... Dobrze. Nie, ale musimy to wyjaśnić. Ja jeszcze zapytam, bo pani mówi, przeprosiłam, ale początkowo wcale pani nie była taka skora do przeprosin. Tak, jednak pani trwała w swoim jest błędzie. Jest mi bardzo smutno, że gdy nacjonaliści idą z tym sztandarem Bóg, honor, ojczyzna po ulicach Warszawy, po ulicach Polski i zioną nienawiścią do grup innych wyznaniowych, do osób o nie wiem, do Żydów, do osób o innej orientacji seksualnej. Ale to nie uprawnia do tego, żeby sobie drwić z tego hasła. Nikt nie robi z tego skandalu.
nikt nie robi z tego skandalu. Nie, przecież kombatanci poczuli się urażeni. Ale nikt nie robi, no to dlaczego też nie czują się urażeni, gdy osoby nacjonalistyczne wzywające do podobnych rzeczy, które, za które właśnie ginęli nasi przodkowie, właściwie jak oni bardzo niszczą to hasło tym, że chcą bić Żydów, że chcą bić homoseksualistów, że moi koledzy mieszkający w Warszawie, aktorzy, boją się codziennie rano wychodzić z domu i chcą wyjeżdżać z Polski, bo czują się zagrożeni jako para homoseksualna. Czy pani przeprosiny były naprawdę szczere, czy jednak podyktowane takim koniunkturalizmem wyborczym? Czy pani, gdyby... No bo skoro najpierw pani nie przeprasza, potem przeprasza, to znaczy wygląda na to, że ktoś panią do tego namówił, zainspirował. Gdybym ja miała cokolwiek wspólnego z koniunkturalizmem, to nie robiłabym od 4 lat tego, co robię, tylko bym sobie poszła do Teatru Polskiego we Wrocławiu, do prawicowego dyrektora i bym sobie siedziała na fajnym prawicowym etacie. To teraz powróćmy do tego, co pani robi. Parówki smoleńskie, tak pani mówi w jednym ze swoich skeczy wymierzonych w Prawo i Sprawiedliwość. Mhm. Satyra nie ma naprawdę żadnych granic? W satyrze można więcej. Nie używam takich słów w publicystyce, którą też robię i mam też filmiki poważne. Uważam, że właśnie rola aktora, rola artysty może używać mocniejszych słów, może używać mocniejszych alegorii. Ludziom się to podoba, co świadczy o ilości moich odsłonięć. A pomyślała mam pani... sympatyków, jeżdżę po całej Polsce z satyrami. A pomyślała pani przez chwilę o osobach, o rodzinach ofiar smoleńskich? Oczywiście, oczywiście. Ja nigdy też tak samo mamy, jak nigdy. Żony, tak. Córki, mężowie, co oni poczuli? Nigdy nie atakowałam ani kombatantów w tamtej sprawie i też nigdy nie atakuję osób, które poległy, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. To była wielka tragedia. Oczywiście, to była straszna tragedia. Sama też chodziłam wtedy po Wrocławiu, bo studiowałam we Wrocławiu i było mi strasznie smutno. Każde moje użycie tego słowa w satyrze w ogóle nie dotyczy katastrofy. Dotyczy tylko tego, co prawa strona zrobiła z tą katastrofą. Jak perfidnie wykorzystuje właśnie tą straszną tragedię do perfidnej manipulacji politycznej. I na to nie ma mojej zgody. Tak samo pytanie jest od słuchacza. Mhm. Od słuchacza. Czy zdaje sobie pani sprawę, że właśnie dzięki takim osobom jak pani Jarosław Kaczyński wygra? Nie, zdaję sobie sprawę, że tylko dzięki takim osobom jak ja Kaczyński przegra. I tylko... Jest pani bardzo pewna siebie. Muszę, bo gdybym ja w to nie wierzyła, to ja bym tego nie robiła. Ja wszystko, co robię, to robię w to, co wierzę. Wszystko to... Nie robi błędów tylko ten, kto nic nie robi. Ja prowadzę bardzo aktywną kampanię. Ja codziennie jestem na ulicy. Cały czas rozmawiam z ludźmi. I ja naprawdę wierzę w to, że my jesteśmy w stanie wygrać. I uważam, że tylko mocny przekaz, który pokazuje całą obłudę obecnej władzy. Ja po prostu marzę o wolności. Ja marzę o tym, żeby każdy w moim kraju, naszym kraju mógł żyć tak, jak chce. Nie musiał być katolikiem, nie musiał być osobą heteroseksualną, mężczyzną. Ale czy najlepiej. Wolność ma oznaczać rób to, co chce, czy jednak wolność to jest odpowiedzialność również za słowo? Oczywiście, że to jest... czy to jest odpowiedzialność? Odpowiedzialność za słowo to jest jedno, satyra to jest zupełnie drugie. Uważam, że nigdy w swoich filmikach nie przekroczyłam granicy, którą bardzo często przekracza obecna władza. I tutaj stawiamy. No. I? Jeszcze? A co więcej, uważam, że jest to mocno gombrowiczowskie to, co ja robię i myślę, że Gombrowicz też by był hejtowany tak samo, jak ja jestem teraz. No nie możemy zapytać o to Gombrowicza. Niestety. Wielokropek, bardzo dziękuję. Klaudia Jachira, kandydatka Koalicji Obywatelskiej, zostaje z nami. Ale szczęśliwa 13. Ale proszę jeszcze zostać z nami. Jesteśmy cały czas na Facebooku i na Radio ZPL. Oczywiście. No to jeszcze porozmawiamy o tych pani filmikach, bo to nie jest jedyny filmik. Jest nie jedyny film, bo pani w jednym ze swoich filmów porównała wyborców Prawa i Sprawiedliwości do ludzi niepełnosprawnych umysłowo. Mm-hmm, to był po prostu też żart. To był żart? Tak, to ja zacytuję. Żart. Wiecie, ile jest osób z zaburzeniami psychicznymi w Polsce? 6 milionów. A wiecie, ile osób głosowało na PiS w ostatnich wyborach? 5 711 000 i tak 686 mm-hmm. osób. Ja nic nie mówię, liczby mówią same za siebie. To jest żart? Tak, to jest, proszę pani, to jest wyrwane z kontekstu w trakcie stand-upu, który jest też robiłam na żywo. Tak jak powiedziałam, no będziemy do tego wracać cały czas. Nie, proszę nie traktować tego zero-jedynkowo, to jest satyra. Satyra rządzi się swoimi prawami. Jest mi też przypisywana gęba. Ale niektórzy czują się tym urażeni po prostu. Czy pani bierze to pod uwagę? Zastanawiam się po prostu, też mam prawo zapytać. Oczywiście, że ma pani prawo i bardzo się cieszę, że rozmawiamy. No, jest mi trudno to zrozumieć, dlaczego. Znaczy, ja bym chciała też, ja bardzo też, to co wszystko robię, całą tą satyrę, ja bym też chciała troszeczkę właśnie
ja mam trochę misję, żeby też właśnie zachęcić Polaków do takiego większego dystansu, do tego, co mówimy, do siebie, do większego uśmiechu. Ja jak chodzę w ogóle po ulicy, ja zawsze z drugim człowiekiem rozmawiam, zawsze się uśmiecham. Ja jestem strasznie w ogóle pozytywną osobą i każdy, kto mnie zna, to potwierdzi. A od kiedy zaczęłam startować, od miesiąca jest mi przyprawiana gęba osoby wulgarnej, osoby, która klnie, szczególnie przez TVP, są wyrywane z kontekstu. W ogóle? W ogóle nie klnę. Nie klnę. Jest jeden filmik, w którym cytuję hejty osób. Ja jestem ofiarą w tym wszystkim. To do mnie ludzie piszą, do mnie wysyłają kalumnie pod moim adresem. No nie, no ale proszę pani, jeżeli... A ten hejt panią boli? Hmm? Oczywiście, no jestem też kobietą, szczególnie, że 90% tego hejtu jest... ale proszę pani, no chwila. Jeżeli ja na przykład robię filmik, w którym opowiadam o tym, jak premier Morawiecki wzbogacił się na gruntach nieruchomości, a za to dostaję hejty, że powinnam się pójść zabić, albo za to, że powinnam, że najchętniej to zabić ją, zanim złoży jaja. No przepraszam bardzo. No to kto jest ofiarą w tym wszystkim? No teraz tym nawet wszystkim? Jest taki hashtag, który można znaleźć w sieci, Jahira Von. To i tak jest łagodne. Ja nie chcę tutaj używać właśnie przekleństw, bo zaraz znowu zostanie mi dorobiona gęba. Więc wie pani, to jest akcja, reakcja. Mm-hmm. No, i to jest po prostu, to jest właśnie nieproporcjonalne, bo ja używam ostrych słów czasem, bo nie zgadzam się z tym, co robi obecna władza, ale nigdy nie przekraczam właśnie wulgarnego języka. Czasem jest po prostu cięta riposta. Ale sięga pani, bo bardzo mocne jednak stwierdzenia o prezesie Kaczyńskim mówiła pani Perkarakan. Oczywiście nie było to jeden do jednego, ale można się było domyślić, że chodzi pani o prezesa Prawa i Sprawiedliwości. No ale Karakan, no co? No, to no z uśmiechem na ustach pani. No tak, no ale czy to jest to samo... To jest starsza osoba. Tak, który od 4 lat niszczy mój kraj i chce zrobić z tego kraju dyktaturę i autorytaryzm. Nie ma na to mojej zgody. Karakan jest bardzo i tak eufemizmem, myślę, w tej sytuacji. To jakiego by pani użyła słowa? Nie będę pani prowokować do tego, bo mam właśnie raczej zupełnie inne intencje. Słuchacz Łukasz pyta, czy nie uważa pani, że pani działalność obraża dobre obyczaje? Nie, absolutnie. Nie, ani się nie rozbieram, ani nie wiem, nie robię rzeczy, które są jakby uznawane za obraźliwe w miejscach publicznych. Absolutnie. Jeżeli cokolwiek wyśmiewam w swoich filmikach, wszystko to, co się działo, robiłam zawsze z potrzeby serca, też często były filmiki, które odpowiadały na potrzeby chwili, to nigdy, to jest trochę właśnie tak jak i z Gombrowiczem, jak z osobami, które chcą przełamywać pewne tabu. Jeżeli cokolwiek chcę pokazać, to hipokryzję, to takie zadęcie nasze, taki brak dystansu do siebie. Wie pani co? Nawet Józef Piłsudski miał więcej dystansu do siebie, bo na przykład na posiedzenia, wiem, że w drugiej RP były posiedzenia takie satyryczne dla członków rządu, gdzie można było zobaczyć satyrę na siebie. Ta władza tego nie ma. Władza nie ma poczucia humoru i nie ma mojej zgody na to. Ale bo są różne rodzaje też poczucia humoru. Ale oni nie mają żadnego. A dlaczego pani tak nienawidzi Prawa i Sprawiedliwości? Dlatego, bo mi zabiera moją naszą fajną europejską Polskę. Ja bardzo doceniam to. Ale to jest nienawiść? Tak to można nazwać? Nie, to nie jest nienawiść. To jest... A nie zaprzeczyła pani? będziemy teraz się czepiać słówek. Ja bym nie nazwała tego nienawiścią, to jest głęboki żal i smutek i głęboka niezgoda na to, co się dzieje. Taka niezgoda, że z tej bezsilności muszę działać. Wie pani, ja jestem zwykłą dziewczyną, aktorką, oprócz tego pracuję, wszystko, co robię na Facebooku jest pro bono, nie zarabiam na tym, więc wszystko to, co się dzieje, to po prostu było z potrzeby serca. Ja wyrosłam w dużym kulcie III Rzeczpospolitej. Mi rodzice opowiadali, że mam wielkie szczęście żyć w wolnym kraju, że nikt takiego szczęścia przede mną nie miał, że urodziłam się rok przed upadkiem poprzedniego systemu, i ja byłam pewna, że ja już będę całe życie żyła w wolnym kraju. W wolnym kraju europejskim, w którym są otwarte granice, któremu nikt nie mówi jak żyć. I to mi nagle władza obecna zaczęła ograniczać. I dlatego startuję do Sejmu, bo chcę właśnie o to walczyć. Chcę walczyć dalej o wolny kraj, o ekologię, o lepszą edukację. Uważam, że bardzo dużo złego, co się stało, to właśnie na edukacji. To jeszcze o tym porozmawiamy, o programie, o programie Koalicji Obywatelskiej, której to zresztą zarzucała pani, że programu nie ma wcześniej. O tym porozmawiamy, ale nie wiem, czy pani wie, co napisała o pani publicystka portalu w polityce.pl Aleksandra Jakubowska. Zna pani takie nazwisko? Tak, znam i czytałam nawet wczoraj wieczorem. Lumpen elita będzie miała swoją reprezentantkę w Sejmie.
No, myślę, że bardzo mocne określenie. A może dlatego, że się ubieram w lumpeksach? Nie, to chyba nie chodziło jednak o to, w co się pani ubiera generalnie, tylko chodzi o kwalifikacje, jak rozumiem, moralne tutaj, takie mam wrażenie, pani, tak to otrzymuję. Bardzo różne rzeczy ludzie piszą na mój temat. Gdybym się tym przejmowała, to chyba już bym dawno wylądowała u psychologa, a ja po prostu jestem, ja jestem silna po prostu i robię swoje, natomiast jak pyta mnie pani, i rodzice, to boli. Boli. No. Boli, oczywiście, że boli. No boli, ale trzeba z tym żyć dalej i robić swoje, bo ja głęboko wierzę w to, co robię. A rodzice panią wspierają? Moja mama mnie bardzo wspiera, a mój tato nie żyje od 11 lat, ale myślę, że też byłby za mną i czuję to gdzieś tam, że jest. To taki krótki test dla przyszłej posłanki być może. Mhm. A na pewno obywatelki. Oczywiście. Od którego roku życia można startować do Sejmu? Od 21. A od którego roku życia można startować do Senatu? Od 30. Czy premier rządu musi być posłem? Nie musi. Czy można być jednocześnie posłem i senatorem? Nie można. Kto stwierdza ważność wyborów? PKW i później prezydent. Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy, okej. Okay. Co jest źródłem prawa Rzeczypospolitej Polskiej? Źródłem prawa Rzeczypospolitej Polskiej jest naród. No i konstytucja jest i ustawy, które uchwala Sejm. Konstytucja, ustawy, tak. Ratyfikowane umowy międzynarodowe i na końcu rozporządzenia. Ale naród, no w sumie z narodu się to wszystko bierze. No jest inicjatywa ustawodawcza. A kto był pierwszym prezydentem III RP? Jaruzelski. A później Lech Wałęsa. W Sejmie też pani będzie urządzała takie happeningi? Nie wiem. Nie wiem, zobaczę, czy mi się uda dostać, w co głęboko wierzę i zobaczę, jaka będzie sytuacja. Wszystko zależy od tego. Ale też przyszłaby do pani z kukłą Jarosława Kaczyńskiego, z tą lalką? Wie pani co, lalka ma swoje wykorzystywanie. Głównie jest wykorzystywana na występach artystycznych podczas satyr Klaudii Jachiry. Też na nią wpłacili pieniądze Polacy i Polki. To nie ja, że ja sobie ją kupiłam, tylko to była zbiórka crowdfundingowa na portalu Polak Potrafi, więc nie wiem, czy w Sejmie jest miejsce na drugiego Jarosława, bo może byśmy tego nie przeżyli już. Natomiast na pewno chcę też mówić prawdę w Sejmie i chcę właśnie walczyć o to. Wie pani, to jest też tak, że zależy od tego, jak... A może lepiej, żeby pani została stand-uperką po prostu. Może byłoby to lepsze dla pani. No jestem w sumie stand-uperką od 4 lat. Natomiast, wie pani, mam bardzo dużą potrzebę wpływania na rzeczywistość i uważam, że to, co osiągnęłam przez te 4 lata od zera. Mi nikt nie pomagał. Ja to zrobiłam zupełnie sama. Ja wypracowałam sobie, ja nigdy nie promowałam postów na Facebooku. To wszystko, co się wydarzyło, to były liczne, ciągłe udział w manifestacjach, wyjazdy do Warszawy, stanie na ulicy, w mrozie. I uważam, że to jest taki moment dla sprawdzenia się w realu też. Dla sprawdzenia się, czy to, co głoszę, moje poglądy, także poważne, bo ja coraz więcej też mam takich filmów, w którym mówię poważnie o tym, co mnie boli, jakie mam poglądy. Czy to też, czy mogę reprezentować moją grupę sympatyków w Sejmie? I głęboko w to wierzę, że mogę. Zależy pani na sławie? Na sławie. Sława, no nie jest to cel samym w sobie. Sława, wie pani, no gdybym nie chciała być osobą anonimową, no to na pewno nie poszłabym do szkoły teatralnej, tak? Osoba, która idzie do Lalkarz akurat chowa się za lalkami właśnie. Już coraz mniej. To jest taki, w takim tradycyjnym teatrze lalkowym teraz jednak jest i plan żywy i są lalki, więc zawsze w sumie gramy obok siebie. Dawno nie byłam w teatrze lalkowym. Zapraszam. A z czego pani żyje? Pytają słuchacze też teraz. Z czego pani żyje? Fajne pytanie. Teraz żyję z oszczędności, ponieważ na półtora miesiąca, tak, już na półtora miesiąca zawiesiłam swoją działalność zawodową, bo żeby zająć się na 100% kampanią. Wcześniej jestem głównie zatrudniana na umowy o dzieło, prowadzę własne eventy, konferansjerkę, mam 2 spektakle dla dzieci, z którymi też jeżdżę po placówkach edukacyjnych, współpracuję też z fundacjami, dlatego też jest taki charakter społecznikowski tego wszystkiego, co robię. Robię ogólnie spektakle. Na przykład zrobiłam spektakl z osobami, które borykają się z problemem bezrobocia i taki, żeby miał na celu aktywizowanie ich społecznie do pracy. Ja jestem taką ogólnie dużą społeczniczką. Zrobiłam też na swoim podwórku spektakl z dziećmi z podwórka, bo mieszkam w takiej
ciężkiej troszeczkę dzielnicy, w sensie takim, że trzeba aktywizować i młodzież, i dorosłych. Więc tak, no to z tego żyję. Z tego żyję i też jeszcze jest Patronite, gdzie tam osoby mogą wpłacać darowizny, jeżeli mają ochotę. A czym jest dla pani polityka? Wyzwaniem. Będzie patetycznie. Misją i taką walką o ideały. Ja jestem straszną idealistką. I ja mam świadomość, że ja w pojedynkę nie zbawię świata, dlatego też po tych 4 latach takiej samotnej walki w swojej kawalerce, gdzie to było i studio filmowe, i mieszkanie, i często centrum gdzieś też jakiegoś życia towarzyskiego, to tak, no to stwierdziłam, że to jest następny krok, że muszę też wejść w jakąś grupę, w grupę osób, które nie zawsze się zgadzamy, ale też mamy bardzo dużo wspólnych cech i uważam, że łatwiej jest działać razem, no. Koalicja Europejska przegrała, bo nie ma programu, tak mówiła pani wtedy, kiedy Koalicja Europejska przegrała. PiS program ma, mogę wyrecytować w 5 zdaniach. I co teraz pani po drodze jest w takim razie z Koalicją Obywatelską? Tak, uważam, że odrobili lekcję, to było zaraz po wyborach europejskich i rzeczywiście uważałam, że tego programu mi brakowało, szczególnie w takim przekazie medialnym. A gdzie oni odrobili lekcję? No odrobili, no program jest... No to może pani wyrecytować w 5 zdaniach, o co chodzi Koalicji Obywatelskiej? Oczywiście, że mogę. Przywrócenie praworządności na prawa ochrony zdrowia, walka o lepszy klimat, ekologię, nowoczesna edukacja, wreszcie dostosowana do norm XXI wieku, wyższe płace, nic co dalej nie będzie zabrane. A wyższe płace to co to znaczy? No to znaczy, że będziemy aktywizować osoby, które pracują, będziemy stawiać na to, że osoby, które rzeczywiście są aktywne zawodowo, powinny dostawać premię. Dla najmniej zarabiających jest też 600 zł na start. Obniżenie ZUS-u, co jest dla mnie strasznie ważne, obniżenie ZUS-u dla przedsiębiorców. Moja mama prowadzi małą działalność gospodarczą, zarabia 2,5 tysiąca, z czego musi co miesiąc płacić 1300 zł ZUS-u, bo tak. Ale to bo jest tak. Przecież ZUS, który potem pójdzie na emeryturę. Przecież. No, ma 200 zł wyliczoną emeryturę, ma 59 lat, za rok ma przejść na emeryturę. Przyszło jej pismo ZUS-u. I sądzi pani, że Koalicja Obywatelska wygra, to sytuację naprawi? Sądzę, że od czegoś trzeba zacząć, że trzeba zacząć naprawiać, oczywiście. To jest w ogóle debata o takiej, dla mnie, prywatnie, jako nie polityka, tylko po prostu osoby zaangażowanej społecznie, to jest po prostu, uważam, że potrzebujemy takiej dyskusji też o takiej naprawdę głębokiej reformie emerytalnej i w ogóle zastanowieniu się, jak to wszystko przeprowadzić, bo wczoraj miałam też spotkanie z sympatykami, to jak wiedziałam, że właśnie mama 200, no to oni tam zaczęli krzyczeć, że mają 400, no to są o 200 zł lepsi, więc myślę, że prędzej czy później, znaczy możemy to odwlekać nieskończoność, ale prędzej czy później trzeba będzie o tym porozmawiać, ale wie pani, ja też nie uważam, że ja wiem wszystko, więc to jest też pewnie pytanie do ekspertów. Ja też zawsze słucham opinii czy profesora Balcerowicza, czy profesora Żeńcy, więc no to tak, więc ja też często ufam w tych rzeczach, na których, nie wiem, mniej się znam albo nie mam w 100% kompetencji, to ja lubię posłuchać mądrych ludzi. Ale może pani tak wymienić w punktach ten program, czy nie? No na przykład, no tak jak pani powiedziałam, no przed chwilą przecież no, rozmawialiśmy. Ale jak wchodzę na stronę Platformy Obywatelskiej, przepraszam, tak, Platformy Obywatelskiej, to tam jest czyli Polska Zdrowia, mamy. Polska Seniora, Polska Dostatnia, takie hasła są. No. No a jeśli chodzi o ekologię, bo pani, jeśli dobrze zrozumiałam panią, to przede wszystkim chciałaby się pani zająć jakimi kwestiami w Sejmie? Tak, właśnie przede wszystkim walka o lepszy klimat, właśnie docenienie tego, co zaczęli robić młodzi ludzie. Jest to dla mnie strasznie ważne. To tak też szło falem i ja też zaczęłam być coraz bardziej świadoma tego, jakie wielkie zagrożenie. Uważam, że to będzie największe zagrożenie pierwszej połowy XXI wieku. Chcę walczyć o to, żeby stopniowo odchodzić od węgla. Chcę walczyć o to, żeby ograniczać zużycie plastiku. Mam świadomość, że z dnia na dzień nie pozbędziemy się go w ogóle. Chcę walczyć, żeby Polska nie była śmietnikiem Europy pod kątem sprowadzanych śmieci. Też nie zgadzam się na zabetonowanie Wisły. I super, że właśnie Zieloni wprowadzili ten punkt do Koalicji Obywatelskiej. Dzika rzeka. To jest takie coś, co też mnie... To w ogóle kwestie no właśnie, ekologii są dla mnie bardzo ważne. No właśnie znalazłam właśnie w programie Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, ale Koalicji Obywatelskiej również, tak. O tym, że trzeba walczyć z tymi zabetonowanymi miastami. A kto, jak nie prezydent Warszawy, zabetonowała Warszawę?
No przynajmniej to, co się dzieje w centrum, na przykład Plac Powstańców. Wycięto tam drzewa na przykład. Wie pani, to jest problem w ogóle. To jest problem, wydaje a mi się... A potem się stawia drzewa w Donicach. Tak, że... Oczywiście, to nie jest tak, że tylko to robi to, co, nagle po prostu prezydent Warszawy. No, prezydent Warszawy z Platformy Obywatelskiej. Oczywiście, ale wie, czy tak, tak ja uważam, że to jest w ogóle problem wszystkich prezydentów miast i we Wrocławiu tak jest, i w Warszawie tak jest, i tak to nie jest tak, że nagle przyszła pani prezydent i zaczęła betonować, i betonowali poprzednicy, i pan Lech Kaczyński też betonował. Po prostu myśmy w ogóle nie zrozumieli, o co chodzi z ochroną klimatu. Polska ma jakąś wyjątkową tendencję do zabetonowywania właśnie przestrzeni publicznej, bo wydaje się, że jak jest beton, to jest fajnie. Nie jest fajnie. No i to jest też kolejne zadanie. No popełnili błędy. No ja byłam na to strasznie zła. I byłam zła, jak się to działo we Wrocławiu. I tak uważam, że Warszawa w ogóle, jak mam porównanie tych dwóch miast, bo te dwa miasta znam najlepiej, to uważam, że i tak w Warszawie jest więcej drzew niż jest ich we Wrocławiu, bo we Wrocławiu naprawdę strasznie dużo drzew poszło w ostatnich poprzednich czterech latach, i to za każdym razem po prostu miałam łzy w oczach. Ale przed 2015 czy po 2015? I przed, i po. I no, przed, i po. Czyli rozumiem, i przed, i po. Ale wie pani, to jest też takie, widzi pani, o co chodzi? Chodzi o to, że popełniali błędy, ale teraz że osoby, które to robiły, no to ja nie zamierzam tego bronić, to było bez sensu w ogóle, ale teraz wyciągamy z tego wnioski i mówimy, już wiemy, że to było złe i trzeba jak najszybciej ściągać ten beton, robić jak najwięcej takich proekologicznych rzeczy, zielone dachy, ule, tak, bo zaraz będziemy mieć też problem z brakiem pszczół. I fajnie, i to jest partia, która coś zrobiła nie tak, ale mówi, okej, robimy teraz dobrze. A PiS, partia rządząca, ma coś takiego, że w ogóle neguje to wszystko. Że oni dali Polakom przyzwolenie na to, żeby mówić, właśnie nie, drzewa są beznadziejne, wytnijmy drzewa, puszcza, po co nam puszcza? Przecież fajnie będzie, że będzie droga do Narewki, to będzie dużo fajniejsze w Puszczy Białowieskiej, żeby była betonowa droga w środku puszczy. Jedzcie dużo mięsa, tam nie słuchajcie jakichś lewaków głupich, że nie jecie mięsa. Jedźcie mięso, mięso jest super. I wie pan, i to chodzi, bo ja nie jestem, ja wcale właśnie nie jestem skrajna. Ja chodzi o to, że ja nie oczekuję, że teraz my wszyscy na gwizdek przestaniemy jeść mięso. Ale powiedzmy po prostu, że może dwa razy w tygodniu, tak jak nasi przodkowie jedli. Nigdy w historii tak nie było, że codziennie się jadło mięso. No, to mięso to wtedy trzeba było upolować przede wszystkim. No. Na pani profilu znalazłam taki oto wpis jednego, nie wiem, czy to jest pani fan, czy po prostu ktoś, kto obserwuje pani profil, zresztą szeroko, ile ma pani teraz obserwujących? 102 tysiące. 102 tysiące. Dziwię się, że ze swoimi poglądami wystartowałaś z listy PO-KO. PO boi się kleru, boi się prawdy, napisał jeden z internautów właśnie. Z lewicy miała pani propozycję? Nie, nie miałam propozycji z lewicy, ale też, wie pani co, ja jestem gdzieś po środku, dlatego też bardzo się cieszę, że w Koalicji Obywatelskiej, to jest Koalicja Obywatelska. Ja nie jestem na listach Platformy Obywatelskiej, ja jestem na listach jako niezależna kandydatka Koalicji Obywatelskiej. I nie zapisze się pani do Platformy? Nie zapiszę się, chcę być niezależna. A jak się pani niezależna. Nie dostanie, też się pani nie zapisze do Platformy? Się. Nie. Bo to tutaj, proszę mi zadać jeszcze raz to pytanie, deklaruję, nie zapiszę się. I jak się pani dostanie, też się pani nie zapisze? Będę w klubie, tak? Będę w klubie Koalicji Obywatelskiej, ale nie, ja chcę zostawić swoją... Ja mam świadomość, że jak działam w drużynie, to przestrzegam pewnych reguł, ale ja chcę zostawić swoją niezależność i to tak. A wracając do pytania, wie pani, ja mam poglądy, jak mi wyszło, jak zrobiłam sobie nawet latarnika, to mi tak wyszło, że 85% jest zgodność z Koalicją Obywatelską, a 50% z lewicą, czyli jednak wygrywa koalicja. No nigdy nie jest tak, że program odpowiada w 100%. Wiadomo, że jest część postulatów na przykład w sferze gospodarczej, z którymi się dużo bardziej zgadzam z Koalicją Obywatelską, a jest część postulatów, gdzie pewnie może byłoby mi trochę bliżej do lewicy. Natomiast ja mimo wszystko uważam, że od gospodarki trzeba zacząć, bo tak, bo też mi się bardzo nie podoba polityka socjalna PiS-u, takie te podwyższanie pensji minimalnej do nie wiadomo jak kwoty. I cieszysz się, że też Koalicja Obywatelska też rozumie te potrzeby lewicowe, te światopoglądowe potrzeby lewicowe. Mają związki partnerskie. Jest in vitro. Jest edukacja seksualna w szkołach. I są prawa kobiet pod kątem takim, że będzie wyrównanie płac, że aktywizacja zawodowa kobiet. To są wszystko dla mnie bardzo ważne rzeczy. Jest Basia Nowacka, która bardzo walczy o kobiety w koalicji. Jest Gosia Tracz,
jest Ula Zielińska od nas z listy. Barbara Nowacka jednak musiała z części swoich postulatów, no bo tych najbardziej radykalnych, zrezygnować. Jaki jest pani stosunek do Kościoła? Nie jestem wierząca, jestem apostatką. Tak, jestem apostatką, ale sfera... Czyli wystąpiła pani z Kościoła. Tak, wystąpiłam. Ale sfera... Tak, bo nie jestem hipokrytką. Ja nie uważam, że tak jak moje, nie wiem, koleżanki, które chodzą raz na jakiś czas. Czyli ja właśnie, wie pani co? Wystąpienie z Kościoła było moim właśnie szacunkiem do religii. Ponieważ uważam, że jeżeli ja bardzo szanuję osoby, które głęboko wierzą i są naprawdę wierzące, a nie powierzchownie wierzące, które żyją wedle tych reguł. Mam przyjaciółkę bardzo mocno związaną, przyjaciółkę w ogóle od podstawówki, bardzo mocno związaną z Kościołem katolickim. I to w ogóle jest ekstra, super. Ona w to wierzy, ona wszystko robi wedle tych zasad. Natomiast mnie zawsze po prostu męczy ta hipokryzja, że z jednej strony powołujemy się na wielką wiarę, na religię, na Kościół, a z drugiej strony, nie wiem... zapraszamy nieletnie prostytutki do hotelu, tak? No i na to nie ma mojego przyzwolenia, tak? Ja już bym wolała, żeby ta osoba była w lewicy i mówiła otwarcie, nie przywiązuję uwagi do takich wartości jak rodzina, tak? Przywiązuje pani wagę do takiej wartości jak rodzina? Oczywiście, no rodzina w moim wypadku. Ale powiedziała pani z jednym wywiadów, że nie chce mieć pani na przykład dzieci. No nie dzieci nie chce mieć. Nie będzie pani kiedyś tego żałować? Nie wiem, ale ja też się nie zarzekam. Wie pani, co ja mam 31 lat, jak mi się zmieni, no to jeszcze mam jakieś tam 10, myślę, żeby to nadrobić, że tak powiem. Jahira to jest oryginalne nazwisko. Mhm. Oryginalne, dobrze. No, oryginalne, tak. Mhm. Nie wiem, no, rodzice mają jakieś korzenie gdzieś... Wie pani co, właśnie próbowaliśmy to ustalić. Są różne hipotezy na ten temat, skąd pochodzi nazwisko Jahira. I ja bym szczerze mówiąc chciała, żeby ono było jakieś takie bardzo orientalne, ale nie udało nam się tego ustalić. I najdalej podoszło, że to jest przedwojenne terytorium Rumunii, obecne Czerniowce, czyli Ukraina. Natomiast... okazuje się, że chyba nie, że po prostu to i tak byli z Kolbuszowej tam jest dużo Jahyrów i to gdzieś zostało przemienione na Jahira i stąd tak nazwa. No na pewno bardzo charakterystyczne. Tak. Kto finansuje pani kampanię wyborczą, pyta słuchacz. Ups. Matko, kto finansuje? Znaczy, no jest zgodnie finansowana zasadami jakby przepisami. Ale pani wykłada swoje pieniądze? Czy zbiera pani? Czy partia pani dała te pieniądze? To jest tak, że każdy może wpłacać na moje konto, mógł tam wpłacać na moje konto wyborcze do określonej kwoty. Ja też część wpłaciłam na swoją kampanię, natomiast wszystko finansuje Koalicja Obywatelska i na każdej mojej publikacji. Jest pani zadowolona z tej pomocy Koalicji Obywatelskiej? Finansowej? Nie, ale koalicja finansowa jakby, czy tak, to jest tak, że po prostu osoby wpłacają na to czy jestem w ogóle zadowolona z pomocy, bo czuję ich wsparcie. Mimo tego, że tam nie wszyscy jakby są zwolennikami Jahiry, ale do tego się już przyzwyczaiłam, no to no ja były, czuję wsparcie. Wspominałam o tym, że była i reakcja Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kandydatki zresztą na premiera Koalicji Obywatelskiej, Sławomira Nitrasa, któremu też się pani zachowanie nie spodobało. No Katarzyna Lubnauer, zresztą liderka Nowoczesnej, z której list pani startowała 5 lat temu, też jej się to nie podoba i powiedziała wyraźnie, że właściwie może pani, że powinna pani zrezygnować, bo nie można pani wykreślić już po prostu z listy. O co dopominali się zresztą kombatanci, przynajmniej... No to jedno ze środowisk. Jedno ze środowisk z Krakowa. A czy polskie wartości uważa pani za wartościowe, czy za zaściankowe, pyta Sebastian. Zawartościowe pytanie, o jakie wartości mówimy? Na pewno, jeżeli bym miała powiedzieć coś, za co kocham Polskę, to na pewno jest to język. Uwielbiam język, uwielbiam literaturę. No jestem strasznie dumna z tej naszej takiej spuścizny. Ja w ogóle... Sienkiewicza pani czyta? Sienkiewicza też, ale bardziej to jest takie, wyszłam, znaczy wie pani, w okresie buntu młodzieńczego koledzy chodzili na papierosy, ja wpadałam do biblioteki i czytałam Mickiewicza i wielką improwizację i umierałam za miliony. Romantyczka. Więc no bardzo, bardzo, bardzo. Jest część wartości, z którymi się zgadzam, a tak, no tak, jak najbardziej. Bardzo lubię w ogóle Polskę. Na przykład spędzam wakacje w Polsce. Nie wyjeżdżam w ogóle bardzo rzadko za granicę, co jest dzisiaj rzadkie. Odkrywam w ogóle wschód Polski już drugi rok z rzędu. Jeżdżę na długodystansowe wycieczki rowerowe i to jest w ogóle genialne. Jak mi tam ludzie opowiadają o Malediwach, Majorkach, to tu jest naprawdę tyle pięknych miejsc. Jura Krakowsko-Częstochowska, nawet Dolnośląskim, tam Dolina Baryczy. No i to są takie rzeczy, za które kocham Polskę, dlatego tym bardziej bardzo chcę walczyć, żeby takie rzeczy zostały, bo na przykład Łęgi Odrzańskie, już prawie ich nie ma. Już jeszcze 4 lata temu były, a teraz właściwie są już przeszłością. Tak szybko się to dzieje na moich oczach. Dawid pyta, za co ceni pani Jarosława Kaczyńskiego?
Oj, bardzo trudne pytanie. Zawsze jak przyszłam tutaj, to się zastanawiałam, czy będzie takie pytanie, na które nie będę mogła odpowiedzieć. Może za relację jego z matką. I tylko za to? Mhm. A to i tak jest super. Bo on, ta mama Jarosława, pani mama, miała bardzo fajną relację. Uważam, że to dziwne, że potem to się tak potoczyło, bo tam czytałam jedną z tych książek, właśnie gdzie była opisana ta relacja i to naprawdę było fajne. Ona właśnie czytała im bardzo dużo książek, bardzo taka była zawsze za nimi. To było też rzadkie w tamtych czasach, że bo wtedy jednak tam rodzice ostro wychowywali swoje dzieci, a ona tak stała za nimi murem. No, a potoczyło się, jak się potoczyło. A Grzegorza Schetynę za co pani ceni? Czy w ogóle pani ceni Grzegorza Schetynę? Tak. I to już też tam nie jest tajemnicą, że było, że jeżeli, znaczy mi bardzo zależy na zwycięstwie i na jak najlepszym wyniku Koalicji Obywatelskiej i jeżeli kiedyś tam powiedziałam to na przykład, że nie ma, że koalicja nie miała programu, to zrobiłam to z troski. Po prostu to jest taka konstruktywna krytyka. To jest kolejna rzecz. Tak, oczywiście. Hmm. To jest kolejna rzecz, której się nie uczymy w szkole, o konstruktywnej krytyce. Każdą krytykę zawsze bierzemy do siebie, że to jest pojeżdżanie po kimś. Ad personam. Tak. A często jest właśnie tak, że to jest po prostu wywoła, tak jak mama czasem krzyczy na swoje dziecko, bo je kocha po prostu i to nie dlatego, żeby je zdołować, tylko żeby ten. Więc to i cenię za to, że słucha rad Grzegorza Schetynę, pana przewodniczącego. Cenię też za to, że ma duży dystans do siebie i ma duże poczucie humoru. Serio? Naprawdę. Ma dystans do siebie, tak, Grzegorz Schetynę? Tak, naprawdę. I to jest świetne. I też go cenię za wytrwałość. No widzę, że przypadliście pomimo, sobie do gustu. Pomimo tylu rzeczy, które po prostu musi znosić i pomimo tylu jakby no też hejtu, tej propagandy też TVPiS i też z obu stron, że tam to, że jednak jest wytrwale robi to, co robi. Ta wytrwałość jest godna podziwu po prostu. A wierzy pani, że Małgorzata Kidawa-Błońska zostałaby premierem, gdyby rzeczywiście Koalicja Obywatelska wygrała? Oczywiście. Serio? Oczywiście. Tak, pewnie, ale no tak, bo tak. Wcale nie jest zły pomysł. Dobrze, nie jest pani przesądna, w takim razie rozumiem, że 13 miejsce nie jest dla pani. Zapraszam wszystkich do głosowania, zapraszam do spotkania. A jak pani tak wychodzi, tak wychodzi do wyborców, rozmawia pani z ludźmi na ulicach, rozdaje, rozumiem, ulotki też, tak? Tak, no to jak w takim razie reagują na panią wyborcy? Wyborcy na mnie reagują, właśnie to jest super, szczególnie na przykład po tym strasznym takim zalewie hejtu na samym początku, gdy Telewizja Polska zmanipulowała moją wypowiedź, nie powiedziała, że hejty, które wygłosiłam, to były cytaty, tylko pokazała ten materiał, jak ja bym tak mówiła do ludzi, tak? I tam po prostu był zalew tych negatywnych komentarzy pod moim adresem, to wyjście na ulicę było strasznie fajne, bo to pokazuje, że jest nienawiść w internecie, a w realu naprawdę jesteśmy dla siebie mili, jesteśmy dla siebie uśmiechnięci. A ludzie panią rozpoznają, że pani to pani? Często tak na godzinę, bo sobie to robię takie sądy moje małe, prywatne. Na godzinę to tak z, na, nie wiem, 50 osób takich zaczepionych chwilkę rozmowy, to 10 mnie rozpoznaje. Z tych 10 zwykle jedna osoba to jest taka, która mówi kilka niemiłych słów. Więc uważam, że naprawdę jest fajne, że to jest jednak, że naprawdę ja czuję to wsparcie. Czuję też wsparcie sztabu mojego, który się składa w ogóle z moich sympatyków. Ja powiedziałam, że ja startuję, oni przyszli na moje pierwsze spotkanie posiedzenia sztabu i są w ogóle dla mnie, w 100% są dla mnie, więc i też jest niesamowite. Bono, tak? Tak, no oczywiście, wolontariusze, no pewnie, no jak. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, bardzo dobrego dziękuję. Dnia życzę. Nawzajem, wszystkiego dobrego. Radio Z i już.